Hej, cześć, siemaneczko wszystkim, z tej strony Michu i witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku wracamy do zestawów komputerowych. Ostatnio karty graficzne troszeczkę potaniały, więc wjeżdżam dla Was z nową propozycją. Takiej propozycji jeszcze nie było, był komputer za 5,5 tysiąca, ale nie był komputer za około 5 tysięcy. No w tym przypadku będzie to 5100 zł około, ale to z tego tytułu, że po prostu chciałem zrobić to jak najlepiej. Wiecie, zawsze przy tych większych budżetach na tą stówkę często trzeba po prostu do góry dopiąć, żeby to miało jakiś większy sens. No i dzisiaj gościmy platformę opartą na Intelu. Procesor jest to Intel Core i5-12400F o taktowaniu 2,5 GHz, 6 rdzeni, 12 wątków, 18 mega cache'u. Bardzo dobry procesorek, jeden z najlepszych jednostek do gier aktualnie w takim budżecie, czyli do 1000 zł. Maksymalna częstotliwość taktowania w trybie turbo tego procesora to aż 4,4 GHz, wykonany w 10 nanometrach, oczywiście jest to Alder Lake S, no i TDP ustalone na poziomie 65 W. Socket oczywiście 1700, więc to jest najnowsza generacja, także najnowsze chipsety i tak dalej. Ten procesor ma niema rdzeni performance i efficient, ma po prostu 6 rdzeni i 12 wątków zwykłych, więc spoko. Obsługuje również pamięci DDR5 o taktowaniu 4800, natomiast w naszym stroju będą to pamięci DDR4 z tego tytułu, że po prostu DDR5 się nie opłaca i tyle. W jakimkolwiek budżecie na razie się nie opłaca. Płyta główna. Płyta główna, żeby właśnie zaoszczędzić na zestawie, miał być tu ASRock B660MRS chyba, o ile dobrze pamiętam, natomiast no, nie chciałem jednak tej stówy więcej wydawać, tylko po prostu zrobić to jak najniższym kosztem, żeby po prostu ta wydajność była jak najlepsza, ale też żebyście nie musieli za dużo zapłacić. I płyta Gigabyte B660MDS3H, wersja DDR4 oczywiście. Mamy PCI Expressa Z16, 2 razy PCI Expressa razy 1, 4 sloty na pamięć RAM DDR4, 2 porty M2, dobrze mówię? Tak, jeden tutaj, drugi tutaj. Mamy 4 razy SATA. Co więcej, mamy chłodzoną sekcję zasilania. Nie jest jakaś ona wybitna, ale do takiego procesora wystarczy w zupełności. Dodatkowo mamy oddzieloną ścieżkę dźwiękową od laminatu płyty. Jeżeli zaś chodzi o porty wejść-wyjść, no to mamy 2 razy USB 2.0, PS2, 2 aż DisplayPorty, jedno HDMI, jeden DisUp, czyli jeżeli chodzi o wyjścia wideo jest full wypas. Jeżeli chodzi o USB, no to mamy 3 porty, kolejne USB, 3 porty USB 3.0, dodatkowo mamy USB typu C, mamy LAN, ale LAN chyba jest 2,5 gigabit, no i oczywiście kartę dźwiękową zintegrowaną, chyba jest 2,5 gigabit, ale nie chcę Was oszukiwać. Tak, zgadza się, czyli już macie 2,5 gigabit za 520 zł, więc uważam, że to jest całkiem spoko oferta. Biorąc pod uwagę, że na przykład, żeby mieć, nie no, akurat 2,5 gigabit to może nie, ale żeby mieć na przykład 5 gigabitowy czy 10 gigabitowy LAN, no to już musicie zapłacić za płytę około 2000 zł i to raczej chipsety pokroju Z690 czy X570, no bo po prostu jest to droga rzecz, tak? A tutaj macie 2,5 gigabita, które jak macie switch 2,5 gigabita i na przykład jakiś serwer NAS w sieci, który obsługuje 2,5 gigabita, coś na przykład od QNAP-a, czy też Synology kartę po USB, no to sieciową, no to jak najbardziej jest to spoko opcja, bo 2,5 gigabita to jest maksymalny transfer na poziomie 250 MB na sekundę, co uważam, że jest bardzo, bardzo spokojne, domowe zastosowanie w sieci LAN jest naprawdę świetnie. Ale dobra, my nie o tym, chodzi o samą płytę, jest w porządku. Krótkim słowem mogę powiedzieć, że po prostu jest w porządku za te pieniądze. No, płyty akurat na Intelu są dosyć drogie na 12 generację, ale no, jak chce się kupić kompa, to i trzeba się na płytę wykosztować. Dalej, pamięci Patrioty, Vipery, Steel, DDR4, 16 GB, 2 razy po 8, 3600 MHz, CL17, no pamiątki jak pamiątki, wiadomo, 2 sztuki po 8 GB, no bo te 16 GB to już w dzisiejszych czasach raczej minimum, także tutaj też postawiłem na takie pamięci, no 3600 MHz to jest duże taktowanie, które jest jak najbardziej sensowne w tym zestawie. No i to, na co wszyscy czekali, a zwłaszcza wszyscy gracze, jest to karta graficzna, padło na RX-a 6650 XT, czyli 6650 XT w mojej nomenklaturze, wersja OC od Asusa 8 GB i to jest jedna ze świeższych kart, bo chyba premierę miała jakieś 2 tygodnie temu. Karta ta będzie zastępować RX-a 6600 XT, który jest już, będzie po prostu wycofywany, tak? Karta ta różni się od RX 6600 XT tym, że ma wyższe zegary, wyższe limity mocy,
I właściwie to tyle, ale to dzięki temu też ma wyższą wydajność, bo jest to około 10% więcej w stosunku do RX 6600 XT, ale też jest szybsza od RTX 3060, więc jak najbardziej uważam, że jest to świetny zakup. Za 2400 zł macie naprawdę dobrą kartę, która nawet nadaje się do grania w 1440p. Jeżeli chodzi o wyjścia w tym konkretnym egzemplarzu, no to mamy 3 DisplayPorty i jedno HDMI. Więc spoko. No, minusem w stosunku do RTX 3060 jest to, że RTX oferuje 12 GB VRAM-u, co przyszłościowo jest raczej. No, po prostu jest to bardziej przyszłościowe, tak? Tutaj macie 8 GB, no ale w tych, że tak powiem, rozdzielczościach, do których te karty są przystosowane, to i tak 8 GB powinno być w zupełności wystarczające. No i mamy szynę 128 bit, taktowanie pamięci efektywne 17500 MHz. Jeżeli chodzi o procesory strumieniowe, jednostki ROP, teksturujące i tak dalej, jest to wszystko to samo, co było w RX 6600 XT. Jeżeli chodzi o taktowanie rdzenia, macie 2055 MHz, a w trybie Boost 2689 MHz, czyli wyraźnie więcej niż w przypadku RX 6600. No, dodatkowo jest to też wersja OC, tak? Więc tutaj siłą rzeczy będzie miała te zegary wyższe. No i karta do działania potrzebuje tylko jednego złącza 8-pinowego. Przepraszam, mi się tutaj coś kliknęło. No, także tak to wygląda. Przechodzimy dalej. Jeżeli chodzi o pamięć, ale już pamięć masową, no to mamy dysk SSD Kioxia Xperia G2 1TB M2. Bardzo dobry dysk, polecany. 1TB za niecałe 400 jest jak najbardziej w porządku, zwłaszcza, że jeżeli chodzi o zapis i odczyt, tutaj o transfery, no to mamy na przyzwoitym poziomie, a mianowicie 2100 megabitów na sekundę, przepraszam, megabajtów, i szybkość zapisu 1700 megabajtów na sekundę. Jest to dysk na PCI Express jeszcze Gen 3, czyli na PCI Express 3.0, a są nowe dyski na PCI Express 4.0 już, także te są dużo szybsze, bo tam prędkości sięgają 7-8 tysięcy megabajtów na sekundę, co jest po prostu kosmiczną wartością, ale jako dysk systemowy i tak dalej, główny dla naszego komputera, w zupełności ten wystarczy. Zasilacz. Tutaj mój wybór padł na Seasonica Core Gold. Jak wiecie, Seasonic, zawsze to powtarzam i będę to zawsze powtarzał, razem z Superflowerem są to dwaj najlepsi producenci zasilaczy, moim osobiście zdaniem. No Corsair też jak najbardziej można tutaj zaliczyć, ale to jest taka dwójka wiodąca producent zasilaczy na świecie. No i mamy 80 plus certyfikat, oczywiście złoty, jak na tą półkę cenową przystało, 650 W za 370 zł, co uważam, że jest to naprawdę bardzo dobry deal i dzięki temu zasilaczowi wasza platforma jest jeszcze bardziej rozwojowa, bo w przypadku wymiany kart nie musicie mieć zasilacza, bo po prostu Seasonic zrobi to lepiej, tak? Jest to świetna, świetna marka, jestem fanem tej marki, nigdy nie miałem zasilacza niestety, ale następny, jaki sobie kupię, no to będzie zasilaczem Seasonica. Ogólnie mi się podoba całościowo ten zasilacz, tak? Cała ta marka. No i jeżeli chodzi o złącza tych zasilaczy, to mamy, wiadomo, 24-pinowe złącze, mamy 4 razy aż 8-pinowe złącza, czyli można tak właściwie, w sensie 6 plus 2, tak, i 4, więc właściwie można nawet jakieś SLI zrobić, to teraz to się inaczej nazywa, NVLink chyba, tak, czy jakiś tam Crossfire, już chociaż nie wiem, czy to jeszcze istnieje, na dobrą sprawę, serio, ej, jak wiecie, czy istnieje jeszcze Crossfire w AMD, to dajcie znać w komentarzu. No, więc mamy to 4 aż 8-pinowe złącze do kart graficznych. Dodatkowo, jeżeli chodzi o 8-pinowe złącze do procesora, mam jedno, 6 złącz SATA i 2 Molexy. Także komplet wtyczek. I zasilacz bardzo, bardzo dobry. No widzicie, opinie tylko 5 na 5 z 20 opinii, więc no, mówi to samo za siebie. Zresztą prześledźcie historię marki. Jeżeli chodzi o Seasonica, to też będziecie pewni, że to jest dobra jednostka. No i na końcu budowa. No niestety tutaj na cięciach budżetu musiało być coś takiego. W ogóle moim zdaniem obudowy strasznie teraz podrożały. Po prostu kosztują horrendalne pieniądze. I taki Ventum VT2 kosztuje 230 zł, co i tak uważam, że cena jest nie najgorsza. Wiadomo, no przy komputerze za 5000 zł to nie jest jakaś obudowa, która spełni wasze marzenia i pełni oczekiwania. Po prostu jest dobrą skrzynką, w której możecie schować swoje podzespoły, żeby się nie zagotowały. Więc obudowa ma jeden wentylator w zestawie, podświetlany RGB, więc spoko chyba. A, jeszcze widzicie zadyszkę mniej, praktycznie macie jeszcze obudowę bez podświetlenia, ale czy warto? Odpowiedzcie sobie sami, ja już bym zostawił to. Za tą dyszkę macie kolorowy wentylator, jak ktoś lubi oczywiście. No, także obudowa sama w sobie całkiem spoko. Jak widzicie, możecie zamontować chłodzenia IO 120, 140, 240, 280 i 360 mm z przodu, 120, 240 na górze.
Dodatkowo możliwość wysokiego instalacji chłodzenia wysokiego na 159 mm, czyli tak można powiedzieć, że klasycznie ustawiony PC oraz karty graficznej długiej na 270 mm. Na szczęście nasz Asus ma tylko 232 mm, więc się zmieści. No ogólnie obudowa podstawowa, ale do tego zestawu nada się jak najbardziej, chociaż wiadomo, chciałoby się mieć lepszą w tym budżecie, no ale niestety to jest to, na co można sobie pozwolić, chyba że chcielibyście przeoszczędzić na karcie graficznej, nie wiem, czy płycie głównej, chociaż tam płycie głównej już ciężko, czy na zasilaczu, to wtedy lepszą obudowę możecie wsadzić, ale moim zdaniem to nie ma sensu, więc VT2 niech już sobie zostanie. No i to by było na tyle. W dniu dzisiejszym, czyli 5 jeszcze czerwca, macie możliwość zakupu tego zestawu za około 5146 zł. Link oczywiście jest w opisie tego filmu. Zachęcam do kupowania z mojego linku, bo w ten sposób też wspieracie mój kanał, a wy macie po prostu gotowy komputer, który możecie kupić, do was przyjdzie do domu. A znaczy raczej pod zespoły, tak, musicie jeszcze go złożyć. A ja z tego mam zawsze jakiś grosz, więc miło by było, jakbyście kupowali z mojego linku. Będę bardzo wdzięczny. Jeżeli jesteś nowy na kanale, zostaw subskrypcję, zostaw łapkę w górę, kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić mojego nowego filmu i zapraszam Cię na moje pozostałe filmy, gdzie dowiesz się na pewno więcej o mnie oraz o całym kanale. I co? I tyle. Więc jak Wam się podobało, dajcie znać, piszcie w komentarzu, jaki zestaw komputerowy chcielibyście zobaczyć teraz. Zobaczcie też, jakie były ostatnie zestawy, jak nie oglądaliście. I tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej.